Dzień dobry, witam państwa na naszym kanale. Zaczynamy kolejny materiał. Dzieje się, e, dzieje się awantura e, w środowisku suwerennej Polski. Kłócą się kłócą się e, ludzie z Bigniewa Ziobro. O to, kto bardziej zawinił, e, organizując tę akcję z tkliwym wpisem Zbyszka i zamieszczeniem e, no, dosyć kontrowersyjnego zdjęcia. Które spowodowało szereg komentarzy, przede wszystkim komentarzy lekarzy. No, można powiedzieć, że 99 komentarzy na 100, które otrzymałem drogą mailową, były mocno krytyczne w stosunku do tego, co opisywał pan Zbyszek o sobie, czy też co opisywali o stanie jego zdrowia jego ludzie, którzy no, dosyć mocno przesadzili. A tutaj taka mała dygresja. To szanowni Państwo, e, przeczytałem komentarz, że mam ładną scenografię, ale fałszywą. Przepraszam, tu jest ręcznik. Mój ręcznik. Specjalnie go tam położyłem. E, oczywiście kompozycja jest statyczna, ale e, jak najbardziej autentyczna. W e, takich czy innych względów e, to tło jest jednocześnie prawdziwe i przygotowane. Natomiast e, w tak zwanym homestaging nie kładzie się ręczników. Ja położyłem celowo. Że ci, którzy badają, wiecie, każdy szczegół, tak, czy mi się kosmy włosów źle ułożył, czy może jestem niedogolony, albo może, czy poszetka jest nieułożona tak, jak powinna być, albo, że krawat źle zawiązałem, bo i tak się zdarza. Yy, tak, no to, to sobie teraz pomyślcie, poszukajcie. Lubię takie zabawy z wami. No dobrze, trolle. Yy, wracając do meritum, bo to jest jakby istotne. Proszę Państwa, napisał do mnie... Yy, zacny lekarz znany anestezjolog warszawski nie z Lublina co podkreślam nie z Lublina osoba znana w środowisku medycznym warszawskim nie wiem czy zna się osobiście z panem zbyszkiem może i się zna pojęcia nie mam. ale napisał tak że komentarz czy komentarz w zasadzie komentarz jednego jednego z lekarzy zacnego pana doktora którego tożsamość oczywiście pozostaje do wiadomości redakcji. Pan doktor Rawicz, anestezjolog, dziecięcy zresztą, bo to należy podkreślić, tak opisał. Beznadziejny to jest ten komentarz. A propos pana doktora, który skomentował stan zdrowia Ziobry. Osoba, która to pisała, ma marne pojęcie o zawodzie. Ok. Okiem anestezjologa, kontynuuje pan doktor Rawicz. On ma centralne w do lewej żyły podobojczykowej, tracheostomię, ranę operacyjną w opatrunku po torakotomii w piątej przestrzeni międzyżebrowej, e, Typowe dojście do przełyku, rane po laparoskopii, po dolnym, zespo, po dolnym zespoleniu, patronki na cięciach. W górnej części moska, górne zespolenie nieco obrzęknięta i e, zasiniała e, zasiniałą głowę, obrzęknięte palce u ręki. Nad prawą dłonią w do tętnicy. Nie mało tego. Poza tym pacjent nawet po rozległym zabiegu operacyjnym nie musi wyglądać jak ofiara bombardowania. No, szczególnie po trzech chemioterapiach pacjent wygląda świeżo, kwitnąco, ma rumianą twarz, wszystkie włosy i wygląda, jakby przed chwilą wrócił z jakiegoś koktajl party. Pan doktor Rawicz tak opisuje stan ze zdjęcia. Gratuluję oka. Zdjęcie jest. Przecież bardzo niewyraźne, ale tutaj Pan doktor bardzo, bardzo szczegółowo się do tego odniósł. Drodzy Państwo doktorostwo, którzy śledzicie nasz kanał, mam pytanie do Was, co Państwo na to? Dajcie znać w komentarzach, a jeżeli nie w komentarzach, to bardzo bym prosił o komentarz w mailach. A teraz przechodząc do merit. Otóż, proszę Państwa, Ziobro okazał się jednak fujarą, ale można powiedzieć autofujarą. Dał się namówić do tego, by jego ludzie zorganizowali tę imprezę, tutaj oczywiście cudzysłów, ckliwy wpis, to zdjęcie, które pewnie jest cały czas zresztą analizowane i badane, każdy jego jeden piksel. No ale, ale drodzy Państwo, oddźwięk społeczny był taki, że Prywatne media, zwane też obdzwonionymi w niektórych kręgach, bądź prestytutkami, czyli tymi, którzy no, w jakiś tam sposób kupczą swoim zawodem, choć to raczej już nie zawód, a proceder w tym momencie, przyjęli, zauważcie Państwo, za prawdę objawioną, że ziobrze dolega to, co mu dolega, mimo tego, że wypowiada to człowiek, którego formacja polityczna jest oskarżana o defraudację mili setek milionów złotych, jest podejrzewana o działania stricte przestępcze, kradzieże na gigantyczną skalę, do tego kłamstwa, do tego działania nękające sędziów, prokuratorów, upolitycznianie prokuratury. No Proszę Państwa, lista zarzutów wobec zioby, zaczynając od śmierci Barbady, Barbary Blidy zajęłaby, podejrzewam, Kilka, jak nie kilkanaście tysięcy stron, a akta aktu oskarżenia wobec Ziobry, jeżeli ekonomika procesowa tutaj to wszystko weźmie cudzamen do kupy, mówiąc z niemiecka, to myślę, że akta będą liczone w setkach tonów. Proszę Państwa, no i zrobiła się awantura, ponieważ opinia publiczna, szczególnie lekarze, wielu z Państwa, którzy którzy oglądacie, y, oglądacie nasz kanał. Wasza opinia była druzgocząca. Również osób, które przeżyły takie zabiegi, dokładnie takie, o których... Y, Napisał, czy też je opisał, Zbignie w ziobro, a wcześniej opowiadali o tym jego ludzie, czyli Jacek Ozdoba, który ostatnio wpadł w szał bojowy, ubliżając posłowni Trasowi i wielu innym osobom z Mównicy sobie. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że ozdoba ma już taki wyryty grymas nienawiści na twarzy. On jak cokolwiek mówi, to mówi to z taką pogardą nienawiści. Na te będą screeny robić. To, to, ja, to ja zrobię ozdobę. Tak? E, ta pogarda. Zobaczycie, będą memy. E, z taką nienawiszą wpadł w szał bojowy. Dlaczego wpadł w szał bojowy? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ, żeby przykryć kompromitację tej akcji ze zdjęciem i z tym może napisać pan doktor Rawicz, co tylko uważa za stosowne, może. Opisywać to trudnymi słowami, które mają dotrzeć do opinii publicznej. Ja bardzo chętnie przeczytam komentarze lekarzy, żeby się ustosunkowali do słów pana doktora Rawicza, czy napisał prawdę, czy napisał bzdurę. No, który ma wieloletnie doświadczenie jako anestezjolog dzieci dziecięcy. Przechodząc dalej do meritum, płyniemy do brzegu, przywołuję sam siebie do rzeczy, za długim razem po prostu się usunę z kanału. Jeżeli nie będę mówić do rzeczy, ziobro wpadł we wściekłość, bo został, no jakby nie patrzy, dosyć mocno skompromitowany. Przypominam, że 27 marca podczas posiedzenia Komisji Śledczej do spraw Pegazusa, ta nazwa jest dłuższa, tak? no, ale ja ją skracam, przyjmijmy roboczą nazwę komisja do spraw Pegazusa. Będzie przesłuchiwany Michał Woś, ten sam, który podpisał się pod, pod zakupem. Pegazusa, który twierdził, że on o żadnym Pegazusie nic nie wie. Są jego publiczne wystąpienia, publiczne oświadczenia, więc facet ma zarzuty w kieszeni. Podobno ma się pojawić z pełnomocnikami na posiedzeniu Komisji Śledczej, którzy mają go bronić, ale nie bardzo wiem przed czym. Bo myślę, że jego adwokaci jedyne, co mogą doradzić, to to, aby odmówił składania zeznań. W kontekście odmówił udzielania odpowiedzi, ponieważ Odpowiedzi mogą go narazić na odpowiedzialność karną. I to będzie zrozumiałe. Dowody, którymi dysponuje już w tej chwili Komisja Śledcza, są dla Wosia druzgoczące. Woś został podstawiony jako chłopiec do bicia. Pytanie, czy będzie tak naiwny, że uwierzy w pomoc Ziobry i ochronę. No, prokuratury oni już nie mają. Myślę, że, myślę, że Woś. Będzie próbował siebie samego chronić, ale dowody są na tyle silne, że będzie chciał od siebie odsuwać to odium odpowiedzialności. Pamiętajcie, że Ziobro pod niczym się nie podpisał. Zrobił to oczywiście celowo, wiedząc o tym, że prędzej czy później ta sprawa może wyjść, ale tak przewidujący Ziobro nie był. Póki co Ziobro ma problem, bo zbliża się też i jego przesłuchanie przed Komisją Śledczą, i to nie jedną, a akcja chorobowa no nie poszła im tak jak chcieli jest zły, jest wściekły, tak, bo y, okazało się też, że y, my nie jesteśmy fujarami, y, a to pan Zbyszek okazał się straszną fujarą, że uwierzył tym swoim dyletantom. Tutaj Kępa, Jaki, Ziobro, no, gdzie to, to są ludzie o dosyć mocnych deficytach intelektualnych, jakby na to nie patrzeć, no chociażby tak jak wspomniałem o tym wystąpieniu, y, tego jak on się nazywa, ozdobał. Y, i to jest wizerunkowy problem. Ale te informacje, które Ziobro zawarł już publicznie, które opublikował, również wypowiedzi jego ludzi, powtarzam, Kępy, Jakiego, Ozdoby, również Goska, Romanowskiego i innych przedstawicieli tego gangu suwerennej Polski, one będą stanowiły dosyć mocną podstawę do weryfikacji. Zasadności zwolnienia lekarskiego, które przedstawił i przedstawia w Sejmie Zbigniew Ziobro, bo zakład ubezpieczeń społecznych jak najbardziej jest uprawniony do weryfikacji. Proszę Państwa, abyśmy mieli jasność, to nie jest tak, że Zbigniewowi Ziobrze nic nie dolega. Ja nie wykluczam, a nawet myślę, że jestem pewien, że Zbigniew Ziobro przeszedł faktycznie. Jakiś zabieg, no tutaj mówię jakiś, bo przecież nie mam stuprocentowej pewności, który na przykład mógł być związany z polipem w gardle, bądź czymś pokrewnym, ale mam bardzo dużą wątpliwość i też Państwo chyba podzielacie moje zdanie, że mamy do czynienia z, z rakiem. Na pewno tutaj, jakby, jest bardzo ważna opinia lekarzy, którzy. Z wielu różnych stron świata i, i Polski wypowiadają się komentując dokładnie w tym samym duchu, jak zrobił to obrońca stanu faktycznego Zbigniewa Ziobry, czyli pan dr Rawicz, pan doktor z Warszawy, anestezjolog Dziecięcy. I teraz, proszę Państwa, pytanie do was. Jak wy uważacie w tej sytuacji? Ja podałem opinie opinie lekarza opinię alternatywną bo troszeczkę pomęczymy środowisko z Ziobry. niech może opowiedzą co się u nich dzieje jak bardzo pan zbyszek zerugał swoich swoich totumfackich swoich akolitów nie wiem swoich ludzi podległych mu za to że namówili go na tę akcję wytrącając w tej chwili już większość argumentów z ręki. No bo co ma w tej chwili zamieścić pan Ziobro? Czas ucieka, czas jego przesłuchania się zbliża. Już za sześć dni woź stanie przed Komisją Śledczą, a Ziobro nie ma nic. Poza tym, że wszyscy zaczęli, to było pierwsze pytanie, jak to możliwe, że nie podłucha po trzech chemioterapiach, nie wypadł, nie wypadł mu ani włos i ma rumianą buzię. I też nie, nie, nie stracił na wadze. Przypomina, drodzy Państwo, że Ziobro Twierdził, że, jest, że zdiagnozowano u niego cokolwiek to jest 14 listopada, 13 listopada, dzień po jego, dzień przed jego wystąpieniem w Sejmie, gdzie ha, ha, ha Krzyczał z mównicy sejmowej śmiał się, Rumiany zadowolony z siebie machał łapkami, atakując koalicję rządową, a później nagle znalazł miał się znaleźć w szpitalu, a potem przechodzić. Operacje bardzo ciężkie i tym podobne, historie. No, cała ta narracja się rozsypała jak domek z co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, e, mimo tego, że zobaczcie: Wirtualna Polska, e, portal znany z zamieszczania różnych ciekawych newsów i kupujący jeszcze ciekawsze sondaże od w tej chwili już nieistniejących firm. Do tego dodajmy jeszcze Onet, Dziennik Gazeta, prawda? No, e, cała tak zwana. Medialna warsiawka ze zmiękczeniem na si, bo to taka warszawka jest, wiecie Państwo, panieczka towarzyska medialna. A Ziobro słabnie. Jego ludzie zaczynają wywoływać awantury na komisjach, podczas komisji śledczych. Gosek, Wójcik, zobaczcie jak oni się zachowują. Czarnek, już też powiązany towarzysko z Ziobrą. Próbują narzucać agresywną narrację. Pojawia się Suski, przerywający posiedzenie komisji. E, świadek, widząc Suskiego i go wrzaski, e, jest przerażony. Niedługo będą oczyszczone nagrania i posłuchamy, co Suski e, wtedy krzyczał podczas, podczas posiedzenia tej, tej, tej komisji. Ziobro jest coraz słabszy, jest wściekły. E, nie ma prokuratorów. Którzy w tej chwili by mu w jakikolwiek sposób mogli pomagać, bo ci, którzy jeszcze nie zostali zweryfikowani przez Bodnara, doszli do wniosku, że totalnie i kompletnie im się nie kalkuluje pomagać swojemu dawnemu pryncypałowi, a jego, y, można powiedzieć, sytuacja procesowa jest na tyle słaba, że y, jest tylko kwestią czasu, kiedy zostanie zatrzymany, a jeżeli dalej będzie twierdzić, że jest ciężko chory. To przecież zostanie powołany zespół biegłych, który to będzie oceniać. Nie pomogło mu też Stowarzyszenie Prokuratorów Adwocem, które pewnie jest prowadzone przez, nie wiem, parę osób na tak zwanym, mówiąc tu metaforycznie, wylocie z prokuratury i za chwilę też ich już w tym zawodzie nie będzie, bo musicie Państwo wiedzieć, że jest plan, poza tym, że są usuwani z różnych funkcji, stanowisk prokuratorzy, którzy. No, używając też takiego kolokwializmu, sprzedali się ziobrze. No, raczej będą wydaleni z zawodu. Postępowania dyscyplinarne wobec nich niebawem ruszą. Tak jak zapowiedział to premier Tusk, teraz te sprawy przyspieszą. One też przyspieszają ze względów politycznego marketingu, bo Tusk chciał to zrobić w pewien sposób taki dokładny, powolny, systematyczny, ale zobaczył, że suweren, czyli my, Mocno się zirytował, że nic się, że tak powiem, nie dzieje. A jednak suweren oczekuje odrobiny igrzysk. Chcą zobaczyć takiego ziobre, czy jego gangusów w kajdankach. Więc dlatego też i ta nerwowość w towarzystwie pana Zbyszka. No bo tak, jeżeli będzie decyzja, będzie decyzja, by by się tym panem zająć, to, to szybko zostanie zlokalizowane, nie schowa się. Słyszeliście Państwo pewnie plotkę, że Obajtek uciekł, gdzieś podobno jest w Wiedniu. Mi się trochę śmiać chce z naiwności tych ludzi. Mi się wydaje, że oni się mogą gdzieś schować, że kiedy wyjadą jakieś antypody i tam będą bezpieczni. Za dużo filmów się oglądali. Drodzy Państwo, i takich ludzi w tej chwili się bardzo szybko znajduje i lokalizuje można bez trudu prześledzić, prześledzić ich ścieżkę podróży, szczególnie, że podróżują samolotami. Tak? Bo co innego, jeżeli na przykład ktoś jedzie samochodem, przemieszcza się po Europie, a potem z Europy przemieszcza się na przykład dalej do jakiegoś innego kraju, to może jeszcze ci ludzie są zbyt, zbyt naiwni życiowo, aż by być aż tak przewidujący, popatrzcie też zresztą na pana Zbyszka i historię z jego wpisem i zdjęciem. Także drodzy Państwo, Zbyszek Ziobro okazał się sam fujarą, a nie my okazaliśmy się fujarami, czy koalicja rządowa. Okazał się sam fujarą, fujarami okazali się również jego ludzie, którzy swojego szefa zapędzili na szachowe, niesławne pole H8 i już z tego pola pan Zbyszek nie zejdzie, chyba, że zupełnie z planszy Czego sobie i Państwu życzę, by nazwisko Ziobry, Zbigniewa Ziobry, stało się synonimem przykładowego ukarania polityka, który od 2006 roku próbował niszczyć wymiar sprawiedliwości, niszczyć niewygodnych mu ludzi, a mało tego jeszcze pozostaje do kwestii rozliczenia pieniędzy, które jego gang po prostu rozkradł. Tak, bo te pieniądze zostały roz, rozkradzione. No i że jedna taka ciekawostka. Powiem Wam, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie odpisuje na maile. Chyba Pani Rzeczniczka Prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości może nie sprawdza wszystkich skrzynek, którymi dysponuje, czy nie wiem o co chodzi, ale ustalam. Drodzy Państwo, kłaniam się nisko. Widzimy się w kolejnym materiale. Tak, dzisiaj wieczorem. Będzie materiał rzecz jasna, będziemy rozmawiać dalej, a jest o czym, bo wraca sprawa akcji ryzyka. Ja już w tej chwili Państwu zapowiem, że pojawiły się, pojawiły się już dokumenty, które są rozdawane w kościołach, które nawołują ludzi do, do takiego buntu. Będę o tym mówić dzisiaj wieczorem. Sprawa jest arcypoważna. I w zasadzie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna sprawę potraktować śmiertelnie poważnie. Także dzisiaj wieczorem zobaczycie Państwo jeden bardzo bulwersujący dokument. Ja już teraz Was zapraszam na 20.00. Widzimy się tymczasem. Do zobaczenia.